Witajcie, kochani, dzień dobry. Słychać mnie? O! Miałam nadzieję, że posłucham sobie trochę dłużej muzyki z wami, ale nie udało mi się. Może następnym razem. Jak nastroje dzisiaj, kochani? Okej. No dobrze. To na co my czekamy, powiedzcie mi? Na co my teraz czekamy? Co tu się zaraz stanie? Co tu się zaraz zacznie wydarzać? Czy zaraz zaczniemy wchodzić w medytację i będziemy dochodzić do naszej jaźni za chwilę, kiedy zacznie się medytacja? Czy też już nie jesteśmy? Zauważcie to czekanie naszego umysłu, tak naprawdę. Czekanie tej energii umysłu na nowe, na nowy film, nowe odczucia, może bardziej takie zrelaksowane, nowe. Zobaczcie, że to też jest doświadczeniem. Natomiast nasza medytacja nie zaczyna się teraz. Nasza jaźń nie zaczyna się teraz. Nasz stan naturalny nie świeci nagle teraz, kiedy łączymy się, ale czy go nie było wcześniej, chwilę temu? Czy nie było doświadczeń chwilę temu? Były. Więc ja będę cały czas wskazywać na to, co jest zawsze z nami i nie w specjalnych okolicznościach i w specjalnych warunkach. Także usiądźcie sobie wygodnie. Wygodnie, przytomnie. I tak najzwyczajniej w świecie odprężcie się na chwilę. Nie sięgając po więcej. Najzwyczajniej, najprościej dopuśćcie do siebie wszystko, co teraz już jest i tak. Czyli nie stawiamy dodatkowego oporu swoim nastawieniem do tego, co ma miejsce. A nawet jeśli to nastawienie będzie się nam manifestować co chwilę, to nie ingerujemy nawet w to. Obecność ta, o której mówię, czy ta, z której mnie słyszysz, nie jest czymś specjalnym do czucia. Więc nie próbuj jej zawierać. Bo wtedy pobudza się nasz umysł, który nadaje temu jakieś znaczenie. Możliwe, że będziesz oglądać wielokrotnie w trakcie tej medytacji próbę zawarcia tego, co się dzieje. I w swoich słowach, i w moich być może. Ale zauważcie, że to się cały czas maluje na rzeczywistości, która już jest. Więc tak jak wczoraj mówiliśmy, zdejmujemy te ręce z kierownicy i dajemy, pozwalamy, by malowało się samo. By malował się oddech. Zwyczajny oddech.
czucie, słyszenie, bycie. Ja spóźnionym językiem mówię o tym, co już jest. Zauważcie to. Ja będę mówić o tym, co już jest. Gdzie już jesteś. Skąd już doświadczasz. Zauważ to. I teraz spróbujmy odłożyć język analizy do tego, o czym będę mówić. Nie musimy tego analizować, mamy to po prostu sprawdzać. Ramana Maharishi powiedział takie mocne zdanie, że niesamowitą tajemnicą jest to, że my już będąc rzeczywistością, już będąc tym, jesteśmy pochłonięci szukaniem tego. My już pływamy w oceanie obecności, my już jesteśmy oceanem. Już tam jesteśmy, szukając wody. Bo wybiegamy w przeszłość. Albo uciekamy od bieżącego doświadczenia. Ale kiedy się zatrzymasz, będziesz widział, skąd to widać. Czy w tej chwili musisz pracować nad robieniem świadomości, obecności, tego bycia? Czy bycie, obecność pracuje teraz nad tą chwilą? Czy ją analizuje? Czy też jest w nas jakaś taka przestrzeń całkowitego spokoju, która dopuszcza wszystko? To, co już i tak się dzieje. Zauważcie, jak często pomijamy właśnie ten moment, tę chwilę, to, czekając na następny. Jednym z takich najmocniejszych haczyków jest wiara w to, że następny moment będzie lepszy. Albo następny moment da mi szczęście. Kolejne doświadczenie da mi szczęście. Przebudzenie da mi szczęście. Ale wszystko to jest skierowane na przyszłość. Czyli tak naprawdę oparte jest na uciekaniu od tego, co jest. A gdybyśmy tak dopuścili to i oglądali ten impuls wychodzenia na zewnątrz po szczęście czy po cokolwiek, czy mamy w sobie taką gotowość, żeby chociaż na trochę, na czas tej naszej medytacji, porzucić ten impuls wiary w to, że następny moment będzie właściwy. Za jakiś czas, jak stanę się dobrym człowiekiem, to wtedy będzie dobrze. Albo za jakiś czas, jak uspokoję swój umysł, to wtedy będzie w porządku. Albo za jakiś czas, jak przerobię swoje emocje, to będzie dobrze. Widzicie ten haczyk, na który się nabieramy nieustająco? Ten warunek, który automatycznie sobie stawiamy, to jest taki nawyk, który w nas się cały czas pojawia. Za jakiś czas, po medytacji, po odosobnieniu, w tamtym miejscu, z tamtą osobą, tylko. Więc żądamy od życia czegoś,
czego ono nie daje w danym momencie. Więc jesteśmy cały czas w świecie fantazji, w świecie wyobrażeń. Więc jakby żyjemy w drugim świecie, w drugim wymyślonym świecie w swojej głowie. Zaproszenie jest takie, wypuścić to wolno i zawrócić na moment. To wybieganie w przyszłość porzucić na chwilę chociaż. Sprawdź, gdzie już jesteś. I czy naprawdę nie sposób dopuścić tego momentu, by był taki, jaki jest? Czego tak naprawdę chcesz? Czego potrzebujesz więcej? Czy musisz mieć coś specjalnego, by być? Zobacz, jak się czujesz, kiedy puszczasz. Kiedy puszczasz to oczekiwanie na lepiej, bardziej, pełniej, bardziej duchowo. Kiedy puszczasz to oczekiwanie, zobacz, jak się czujesz. Zobacz, jak się czujesz, kiedy nie uciekasz. Zobacz, jak się czujesz, kiedy nie jesteś pochłonięty tylko i wyłącznie zawieraniem tej rzeczywistości i opisywaniem jej sobie. Zauważ, jak się czujesz, kiedy nic nie wiesz, bo nie musisz. Kiedy nic nie masz. I wytrzymaj chwilę z tym, bo często za tym od razu idzie interpretacja. Ale zobacz, że ta interpretacja znowu należy do myśli. Ten czas mamy na eksplorowanie tego, co jest wcześniej, przed interpretacją. Zobacz, jak się czujesz, kiedy nie masz nic i nic nie wiesz. Nic nie wiesz o non-duality. O sobie. O tym, kim jesteś. I zobacz, co się zaczyna dziać, kiedy nagle wchodzi do nas myśl i płyniemy za tą myślą, że właśnie jestem tym konkretnym ciałem. Albo mam taki dorobek materialny, albo mam taką rodzinę, muszę się tym wszystkim zająć. Jak wchodzimy w myśl i traktujemy ją super poważnie, pomijając tą lekkość, która jest wcześniej. Ta lekkość, która jest wcześniej, to jest nasz fundament. Jedyna żywa część. I teraz sami chciałabym, żebyście sprawdzili jedną rzecz. Bo nam się bardzo często wydaje, że właśnie jak dochodzimy do tego przebudzenia, czy do tej lekkości, dzisiaj przebudzenie nazwałam lekkością po prostu, że ta lekkość nie powinna zawierać żadnych doświadczeń, albo że już w tej lekkości nigdy nie będzie trudnych doświadczeń, czy w ogóle jakichś mocnych. Ale to jest tylko i wyłącznie interpretacja z naszej głowy. Na przykład lustro, jak popatrzycie na lustro, to ono odbija cały czas przedmioty, odbija różne doświadczenia.
Czy ono musi być puste, to lustro? Czy temu lustru nie wolno odbijać przedmiotów? Zauważcie, że ono cały czas coś w sobie odbija. Odbija w sobie cały czas doświadczenia. Więc ono samo w sobie jest puste, ale nie ucieka przed żadnym doświadczeniem. Powie, że nie można. Tak samo my nie miejmy takiego oczekiwania, że nasza rzeczywistość sprawi, że nie będzie już żadnych doświadczeń. Że przebudzenie sprawi, że nie będzie żadnych doświadczeń. No one są. Lecz ty widzisz to wszystko już z innej perspektywy. One się mienią. Gdzie jest moje wczorajsze doświadczenie? Traktujemy je tak poważnie. Z takim piedestałem traktujemy te nasze przeżycia. A gdzie jest to z wczoraj? Możesz je przywołać jedynie z pamięci. I poczuć się tak jak wtedy. Ale zostaje to tylko jaka pamięć. Ale gdzie to tak naprawdę zostało? Czy gdzieś to zostało zapisane? Możemy chcieć to odgrzewać naszym umysłem wciąż na nowo i znowu kręcić się w kółko. Albo zobaczyć, że to była ta przemijająca część. I to przemija nawet teraz cały czas. Słowo za słowem, za słowem, za słowem znika. Obraz za obrazem. Odczucie za odczuciem. Znika. I tak było zawsze, odkąd pamiętasz. Pojawianie się i znikanie. Natomiast my mamy coś takiego, taki mamy program, w który bardzo silnie wierzymy, że mamy naprawić nasze życie, naprawić nasze doświadczenie, naprawić siebie. I wtedy, kiedy to naprawimy, to wreszcie zaczniemy doświadczać właściwego, dobrego życia. I dlatego część z nas może przychodzi właśnie na satsang, żeby w taki sposób się też naprawić. A zobaczcie, czyj to jest w ogóle warunek. Jaka jest jego prawda? Kto ten warunek stawia? Czy jaźń stawia ten warunek? Czy obecność stawia ten warunek? Czy to jest kolejna pułapka, którą sami sobie nakładamy? Bo czy obecność nie zawiera i nie przyjmuje dosłownie każdego momentu? I czy każda chwila w niej nie znika? Więc wierząc jeszcze raz, wierząc w przyszłość, że dopiero za jakiś czas się naprawię, jak przepracuję konkretny problem, będę wolna, to jest niedorzeczność. To są cały czas kajdany nałożone na samego siebie. Trochę tak jak Ramana Maharishi to fajnie powiedział, że my chcemy wejść w takie lepsze życie, bardziej uduchowione życie. Ale to jest tak jak złodziej przebiera się za policjanta, by złapać złodzieja, którym jest sam. Więc zauważcie, czy nie stawiacie sobie dalej jeszcze jakichś takich mistycznych czy duchowych warunków, które nie pozwalają wam doświadczać tej chwili, tego momentu, teraz. Czy ten moment potrzebuje obrońcy myśli?
czy trzeba go nazwać. I prawdę znajdę w tym nazwaniu właśnie. Nasz umysł ma taką nadzieję, że właśnie znajdzie taki przepis. Ale tutaj przepisem jest tylko puszczenie tych oczekiwań na więcej albo mniej, bardziej. Więcej, mniej, bardziej to jest tylko nasza głowa. A teraz, a już? Jak się czujemy tak naprawdę? I nie pytam tutaj na naszej osobowości, ale nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie, jak się czujecie, kiedy ten impuls zajmowania stanowiska nie jest aż tak ważny? Jakie jest twoje samopoczucie tak naprawdę? Wtedy. Bo to jest odpowiedź. Odpowiedź nie padnie w zdaniu, lecz w byciu. W byciu jest odpowiedź, a my już tym jesteśmy, szukając tego w następnym momencie, szukając przebudzenia w następnej chwili, na następnym satsangu. Zawracaj. A teraz? Z takiego miejsca możecie rozpoznawać, co należy do umysłu, a co nie. A to, co nie, nie jest czymś. W ten sposób to się jasno widzi. Natomiast my najczęściej chcemy umysłem dostać się do nieumysłu. Wiedząc o tym, wiedząc o niedualności, wiedząc o oświeceniu. Ale wtedy, kiedy w taki sposób wiesz, to tak naprawdę nie wiesz. Łudzisz się jedynie. Wiedzą można się tylko łudzić. Wiedza to arogancja w tym wypadku, że coś wiem. Wiedza powołuje mnie do życia, mnie jako tego, który coś wie. A zobaczcie, że jest ten stan opadnięcia do niczego specjalnego. I często umysł wtedy przychodzi i mówi, no ale jak to tak dalej funkcjonować? Czy będziesz żyć w takiej apatii? I co z życiem? Ale jedno drugiemu nie przeczy w ogóle. Życie nadal będzie się działo i nadal się dzieje. Z tą różnicą tylko, że nie bierzesz obrazu, który widać na chwilę za ostateczną rzeczywistość. Znasz od środka jej przemijalność. Więc wtedy, kiedy jest, cieszysz się z tego, co masz, bo wiesz, że masz to po raz pierwszy i ostatni. I pozwalasz odchodzić, bo wiesz, że niczego nie zatrzymasz, bo się nie da. Więc bardzo dużo takiej energii psychicznej, niepokoju czy fałszywych nadziei, targowania się z życiem, z Bogiem odpada po prostu.
Jest to, co jest. Po raz ostatni. Pierwszy. Pierwszy wdech. Pierwszy wydech. Pierwsze spotkanie, pierwszy człowiek. I ostatni. W taki sposób. Wszystko jest nowe. Pierwszy. Umysł chciałby się w tym połapać teraz, co mówię, ale nie może się połapać w taki sposób. Nie zrobi się z tego żadnej teorii, ani żadnej wiedzy. Bo to już płynie. Więc rzecz jest tylko w puszczeniu i pozwoleniu, niech płynie. My też często wierzymy, że powinno płynąć dobrze. Powinno płynąć w słuszny sposób, taki, który ja lubię, albo taki, który chcę. Ale czy nie krzywdzimy siebie w taki sposób? I nie łudzimy siebie w ten sposób? Czy możemy to swoje wyobrażenie na chwilę oddać? Czy możemy oddać to złudzenie? I zobaczyć, co już mamy. Rozpoznać, co już jest. Skąd już świeci. Czy jesteś od tego oddzielony? Czy jesteś daleko? Czy jesteś poza tą rzeczywistością, na którą wskazuję? Nie skupiaj się na tym, co widać, tylko na tym, skąd. Czy cię tam nie ma? Skąd? Czy mogło cię tam kiedyś nie być? Skąd? Rozpoznaj. Nie myśl o tym, po prostu rozpoznaj. Rozpoznaj, czy to ciało przeszkadza? Czy uczucie, emocja, myśl, cokolwiek przeszkadza? Obecne okoliczności, czy naprawdę przeszkadzają? One już są, zobaczcie. Obecne okoliczności, w których każdy z was już jest. One już są. Czy możesz pozwolić na nie? Czy łudzisz się, że nie powinny być? A już są. I czy to, że są takie, przeczy obecności? Albo że coś z tobą, czy z kimkolwiek, czymkolwiek jest nie tak? Czy czegoś tu brak? Brak będzie tylko wtedy, kiedy postawisz sobie następne warunki i będziesz w nie wierzyć. Chociaż to już jest takie i w totalności, i w doświadczeniu. Na przykład teraz możesz myśleć sobie, że masz jakąś trudną emocję.
i za nią stoi myśl, nie powinno tak być, już nie powinienem był tego mieć. A już tak jest. Więc rozpoznajcie ten dialog, który prowadzi kompletnie donikąd i nic nie daje. Jest niedorzeczny. Ten dialog rozpoznany, zobaczony, gaśnie sam. Nie dlatego, że go wypracowujesz i przerabiasz, ale dlatego, że widzisz, że to jest nonsens. To, co się dzieje, już się dzieje tak. I można odnaleźć w tym potężny spokój. Ale nie spokój jako rzecz, jako stan. Ale jako ty. Jako to, przez co przepływa wszystko. Jak niebo, przez które przetacza się wszystko. Najróżniejsze chmury. Najróżniejsze doświadczenia. Nic nie zostaje. Nic nie zostaje z wczoraj. Nic nie zostaje z naszego snu. Nic. Śni się, śni, śni, śni. Ale nic nie zostaje. Nic nie zostaje. Przychodzi nowe i nowe i nowe. Umysł próbuje to segregować, wkładać na półki, nie zdołasz. Otwarte okno, otwarta rzeka. Mojego poprzedniego słowa już tu nie ma. Co jest tu potężne, a co? A czego nie ma? Te nasze problemy, te nasze myśli, czy one naprawdę są rzeczywiste? W tym kontekście? Na chwilę, a potem znikają. Wydają się prawdziwe. Wydają się prawdziwe. Potem odchodzą. I ja wcale nie neguję tutaj trudnych doświadczeń, bo wszyscy je mamy. Ale w swojej esencji będą mijać i mijały zawsze. Rozpoznaj to, co jest potężne pod spodem. To niebo, które wytrzymuje każdy sztorm. Każdą burzę. I nie zatrzymuje sobie tylko słonecznej pogody. Widzieliście, żeby niebo zatrzymało sobie tylko Hawaje? Mamy wszędzie Hawaje? Niebieskie niebo, błękitne, bez chmur. Nie, mamy wszystko. Czy jest jakiś słuszny obraz na niebie? Jedyny dobry? Właściwy? Dopóki dążysz do właściwego obrazu, jesteś w iluzji. Bo wszystko jest właściwe. Bo się dzieje. Ten moment jest właściwy. Totalnie właściwy. Na miejscu. Ze wszystkim, czego doświadczasz. Z pomieszaniem, z jasnością, z klarownością. Ze wszystkim. Więc uciekanie od niego nie ma najmniejszego sensu. Wędrówka po oświecenie, z oświecenia nie ma żadnego sensu. Myśmy stąd nigdy nie wyszli i nigdy nie wyjdziemy. Już jesteśmy. Żadne dodatkowe doświadczenie nie doda nic dla ciebie, do ciebie, do tego, co już jest. Więc gromadząc kolejne nowe rzeczy czy nowe doświadczenia, nie dodasz do jaźni, ani nie odejmiesz.
Nie możesz nic dodać ani ująć jaźni, bo powołuje i zabiera wszystko. Absolutnie wszystko. Wierząc, że swoim dobrym uczynkiem zasłużysz na jaźń i tylko wtedy będziesz godny przebudzenia. Jest kolejną iluzją, którą nasz umysł lubi sobie narzucić, żeby uciec od tej chwili przyjęcia jej taką, jaką jest. Czego brakuje tej chwili? Jeszcze raz się zapytam. Pojawia się tylko nasze chciejstwo. To umysłowe chciejstwo. Zobaczcie, że to idzie z umysłu. Ale czy rzeczywistość, czy świat w ogóle tego słucha? Nawet możesz pobawić się też w taki sposób, że chcesz, czegoś chcesz, pragniesz, idź po to, weź to. Zdobędziesz to. I czy masz wtedy siebie więcej? Więcej jaźni. Może w tym momencie, kiedy nacieszyłeś się zdobyczą swoją, poczułeś się chwilę w swoim stanie naturalnym, bo wreszcie przestałeś szukać. Ale czy to tak naprawdę ta materialna rzecz dała ci szczęście, czy to, że przestałeś szukać? Już. Nie czekaj. Nie czekaj na żadną specjalną iluminację oświeceniową. Już jesteś tym, czego szukasz. Zapytaj siebie, skąd szukanie ma miejsce? Skąd? Gdzie ja już jestem? No tutaj. Zawsze tutaj. Zawsze, absolutnie w każdym momencie naszego życia tutaj. Tylko, że ja szukam czegoś. Szukam rzeczy. Wierząc, że przebudzenie jest w rzeczy, wiedząc, że szczęście jest w rzeczy. Zapominając o tym, że ja jestem już tym, więc nie znajdę siebie w rzeczy i w konkretnym doświadczeniu, bo ja już tym jestem. I ani nie poprawię jaźni, ani jej nie skalam. Ja po prostu nie jestem ciałem i umysłem. Ostatecznie. Ciało, umysł to jest doświadczenie. Takie samo jak każde inne. I kiedy słuchacie takich słów, może być różnie. Ja pamiętam, jak sama słuchałam tego typu słów, że na jakimś poziomie wydawało mi się, że je rozumiem. Były momenty, że słuchałam takich słów bardzo, bardzo wnikliwie, ale były też takie momenty, w których jakby byłam chyba odgrodzona od możliwości słyszenia tego. Jakbym niemalże spała. Ale ta rzeka satsangu, rzeka już płynie. I wcześniej czy później w każdym z nas zadźwięczy, o co tutaj chodzi. Że szukanie czegoś na zewnątrz albo szukanie więcej w następnej chwili nie ma sensu. A dla naszego umysłu to jest, dla naszego nawyku jest to dosyć rozczarowujące.
bo umysł składa się właśnie z tego tworzenia, cały czas nazywania, wymyślania. I owszem, jest to nasza piękna funkcja, ale ty jesteś przed tą funkcją, bo jej doświadczasz. I różnych jej wariantów. Najróżniejszych jej wariantów. Od dnia, po sen, po odpoczynek. Najróżniejszych wariantów umysłu doświadczamy cały czas. I będziemy nadal doświadczać do końca naszego życia. Natomiast jeśli wierzymy, że w umyśle znajdziemy odpowiedź ostateczną dotyczącą prawdy, to jest to niemożliwe. Prawda jest przed tym, co powiesz i pomyślisz. Prawda nie jest na chwilę. I do nikogo nie należy. Prawda nie należy też do Buddy, do Chrystusa, Ramany, etc. Do nikogo nie należy. Jest poza możliwością opowiedzenia nawet o niej. I nie jest to nic odległego, ale gdzieś umysł zaczyna rozumieć swoją ograniczoność. I z rozpoznawaniem tej ograniczoności w naszym życiu zaczyna pojawiać się pogodzenie. Samo przez się, nie dlatego, że coś wypracowaliśmy, że się nauczyliśmy, ale nie, wewnętrznie zaczynamy rozróżniać, czym nie jesteśmy, w co może nie warto tak silnie inwestować. Bo kiedy będziesz inwestować tylko właśnie na zewnątrz, to takie będziesz mieć efekty. Sprawdź, czy dają ci one naprawdę szczęście. Rozpoznaj, co ci daje szczęście. I to szczęście, które nie jest twoje, ale które po prostu jest. I wiecie, co się często dzieje? To jest przezabawne i niesamowite. Bywa tak, że właśnie w takich momentach medytacji jest dla nas totalnie klarowne, jasne to, że szczęście jest wtedy, kiedy nic nie mam, kiedy po prostu jestem i nic nie muszę. I wielu z was takie rozpoznanie w sobie ma. Natomiast chwilę później następuje całkowite zignorowanie tego tematu i znowu zaczynamy uganiać się za myślami. I znowu zaczynamy wierzyć w to, że jednak przyszłość, jednak więcej, jednak więcej. Ja nie mówię, że to jest złe, po prostu tak się dzieje, taki jest nawyk wielu z nas. I umysł będzie nas w tym temacie zwodził jeszcze wiele, wiele razy. Bądźcie gotowi. Ale to wy możecie sprawdzić za każdym razem, co daje ukojenie, a co przynosi więcej zagmatwania. I tutaj nie mówię, że coś jest dobre, a coś jest złe. To nie jest tak, że nagle Nitya powiedziała, że bycie jaźnią jest dobre. Nie, po prostu rozpoznaj sam, jak to jest w tobie. Rozpoznaj. W szczery sposób. Szczerze rozpoznaj. Nasz umysł boi się tego szczęścia. Boi się tego spokoju, bo już nie ma nic wtedy do roboty. Poza tym, żeby doświadczać, żyć, smakować. Boi się tego zwolnienia. Ale wytrzymajcie chwilę tego.
I zobaczcie, że naprawdę nie ma się czego bać. I że naprawdę można być bez żadnych specjalnych właściwości, bez żadnych specjalnych osiągnięć. Można po prostu być tak jak teraz. Nie musisz być najpiękniejsza, żeby być. Nie musisz być najmądrzejszy, żeby być. Nie musisz być najbogatszy, żeby być. I to bycie już jest gotowe. Czy nagle je zrobimy teraz wszyscy? Czy próba robienia należy znowu do naszej głowy, do umysłu? A prośba jest tylko taka, że nie musisz i nie rób, bo już to masz. Już tym jesteś. Ty. I nie mówię w tej chwili do naszej osobowej części, mówię do samego środka naszej jaźni. Rozpoznaj tylko. I niczego nie składaj. Niech się wszystko rozpadnie. I cały czas się rozpadało w naszym życiu. Składa, rozpada, składa, rozpada. Powołuje, niszczy z sekundy na sekundę. A my wierzymy, że w jakimś zatrzymaniu, w jakimś obrazie jest prawda. A nie da się życia zatrzymać. Więc jest tylko poddanie się do tego przepływu. Jednocześnie rozpoznanie wolności w tym, ponieważ żadne doświadczenie mnie nie opisuje i żadne doświadczenie nie jest w stanie mnie naruszyć, ciebie naruszyć. Ja i ty to jest ta sama część, to jest to samo. Ta część, która jest nienaruszalna. Tak jak niebo, które mieści w sobie wszystko. Samemu będąc kompletnie tym niewzruszonym, nawet niespecjalnie wiedząc, co się dzieje. Jak już zaczynamy wiedzieć, co się dzieje, to jest za dużo. Lepiej nie chcieć wiedzieć, po prostu pójść. Chrystus powiedział, że jeśli nie staniesz się na powrót jak dziecko, to nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. Jeśli nie wejdziesz w tą przestrzeń, że znowu nic nie wiesz i naprawdę nie wiesz, po prostu jest pełne otwarcie, to nie poznasz, czym jest obecność Bóg. Bo jesteś zajęty. Więc nie wiesz. Puść wiedzę. Puść uciekanie. Puść nadzieję. Oczekiwanie. I zobacz, gdzie jesteś. Jak jest? I nie analizuj tego, po prostu doświadczaj.
Nawet w takich momentach uniesienia umysł próbuje położyć na tym rękę. Puść. Nigdy tego nie złapiesz. Nie musisz, bo tym jesteś. Więc to trochę tak, jakby się rzucić w przepaść. A życie nieś. I pozwól, niech wszystkie doświadczenie, wszystko to, co już jest, niech będzie. Bo to nie jest nic szkodliwego. Nie jesteś tym, co widać. I w tym jest spokój. I wiecie, w takich sytuacjach tych medytacji prowadzonych często przychodzą do mnie ludzie, no ale Patrycja, ale nie można tak, a przecież to, a przecież tamto. Zostawcie to w tej chwili zupełnie. Bo to należy do naszego świata umysłu i naszego takiego psychicznego świata, którym być może można się zajmować w innym czasie. Rozpoznaj potężną siłę, która stoi za tym, która jest przed tym wszystkim. Bo ona rozwiązuje problemy zupełnie inaczej. Ona ich nie rozwiązuje. Zwyczajnie odróżniamy, co jest prawdą, a co jest chwilowe. I skoro tutaj jesteś, skoro słuchasz tego przekazu, to jakaś część ciebie to zna. I zaufaj temu. I nawet teraz, kochani, za niedługo zakończymy nasze spotkanie. Ale czy my jesteśmy w stanie opuścić to tutaj? No nie, nie opuścimy tego. Nie opuścimy obecności nagle, bo się skończy spotkanie. Będą może inne obrazy. Co innego będzie się działo, ale czy jesteśmy w stanie kiedykolwiek opuścić tą obecność? Czy obecność jest w stanie zniknąć? Nagle. Bo miałam na przykład wypadek. Poczujcie tą potężną siłę, która za tym stoi. Siłę potężnego spokoju. Potężnego, niewzruszonego spokoju, który tak naprawdę podtrzymuje to całe życie. I nie musicie sobie tego wyobrażać, ponieważ to już jest, już tym jesteście. I teraz mamy satsang. Jest nas ileś tam osób, które w tym samym kierunku patrzą, w różnych częściach Polski, świata. Skorzystajcie z tego. Skorzystajcie z tego, w jaki sposób to jest klarowne na takiej medytacji. I nie traktujcie tego dalej jako kolejne doświadczenie, które minęło i teraz daj mi nowe, tylko rozpoznajcie, dlaczego się uspokoiłem być może na jakimś poziomie i korzystajcie z tego widzenia, rozróżniania. Kochani, jeszcze dwa słowa na koniec. Słuchać mnie jeszcze?
Słuchać. Ten moment, w którym jesteś, ten moment, w którym jesteście teraz, jest jedyny. Nie ma innej opcji. Jest jedyny. Jest dobry. Taki. W jakimkolwiek w tej chwili jesteście w stanie. To jest jedyna opcja na ten moment. Jedyna i właściwa. Więc weźcie to w pełni. Nie ma tutaj nic złego, nawet jeśli ktoś z was się nie czuje teraz za dobrze. To jest to dobre. Jest, bo jest takie, jest jedyne. Więc niech ta energia, która gdzieś wychodzi na zewnątrz, albo to gubienie się, niech ona zawróci tu, teraz. Ten moment. Ten moment, już tu jestem. Ten moment. Taki. Taki ze wszystkim. No dobrze, kochani. Niech to poczucie zostanie z wami na zawsze. Że mamy tylko ten moment. Na zawsze. Ok? Będziemy się spowiadać z tego za parę godzin. Niech się te chmury oczekiwania na coś innego, nowego rozstąpią. Bo mamy to, co jest. Ściskam was mocno i do zobaczenia o 19:00. Dziękuję.